takich rzeczy. Hej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? Z jednej z farm. Farmer, więc nie powinieneś samotnie wędrować przez tak niebezpieczną okolicę. Kto wie, co może ci się przydarzyć? Tak, to bardzo ciekawe. Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Na przykład bandyci. Takiego słabe usza jak ty zjedzą żywcem na śniadanie. Jeśli nie wpadniesz w ręce bandytów, zajmą się tobą dzikie bestie i najemnicy grasujący w tych lasach. Znajdź sobie najpierw chociaż jakąś przyzwoitą zbroję. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Przypuśćmy, że będę potrzebował twojej pomocy. Ile będzie mnie ona kosztowała? Jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. Na początek 10 złotych monet. Co o tym myślisz? Pomyślę o tym. Bardzo proszę. Miłej śmierci. Zmieniłem zdanie. Oto 10 złotych monet. Doskonale. Lepiej późno niż wcale. A teraz... Potrzebuję pomocy. Skoro tak twierdzisz, co się stało? Atakują mnie potwory. Ale w tej chwili nie widzę tu żadnych potworów. Na pewno wszystko zmyśliłeś. Potrzebuję pomocy. Skoro tak twierdzisz, co się stało? Gonią mnie bandyci. Doprawdy? A gdzie się podzieli? Gdyby naprawdę cię gonili, chyba byłoby ich widać, nie?